sierpniu 2014 roku tak zwane Państwo Islamskie objęło kontrolę nad ogromną częścią Iraku. Tysiące chrześcijan, jazydów, a także muzułmanów musiało uciekać, ratując życie. To kościoły były wśród tych, które jako pierwsze przyszły z pomocą. Chrześcijanie zaoferowali miejsca schronienia, żywność i wodę. Kościół księdza Emanuela udzielił schronienia wszystkim chrześcijanom, jazydom oraz muzułmanom. Mieliśmy 650 rodzin, obecnie liczba uchodźców rośnie. Od lata 2014 roku ksiądz Emanuel był zaangażowany w realizację projektów pomocowych. Chrześcijanie przeprowadzili się z kościoła do znacznie większego obozu dla uchodźców. Muzułmanie oraz jazydzi nie dzielą z chrześcijanami tej przestrzeni. Przenieśli się do innych obozów lub zdecydowali na zamieszkanie z krewnymi. Na peryferiach Irbilu chrześcijanie mieszkają w ogromnym obozie zbudowanym z ponad 1000 kontenerów. Sami je nazywają przyczepami kempingowymi. Liczba ludzi jest ogromna. Obecnie przebywa tutaj około 5500 osób. W środku obozu wybudowano kościół. Zbudowano go z kontenerów. Pragnęliśmy wybudować ten budynek najpiękniej, jak to było możliwe. Chcieliśmy, by wszyscy poczuli, że ciągle jest nadzieja odnośnie ich przyszłości. Naszym marzeniem jest, by jak najszybciej uporali się z trudną przeszłością. Podobnie jak ten kościół w Irbilu, prawie każdy iracki ksiądz lub pastor musiał zmienić priorytety. Teraz najważniejsze stało się ratowanie innych przez zapewnienie bardzo praktycznego wsparcia potrzebującym. Ponad 100 tysięcy chrześcijan zmuszono do opuszczenia miejsca zamieszkania. 75% z nich korzysta ze wsparcia materialnego. Kościoły zabiegają u lokalnych władz oraz międzynarodowych organizacji humanitarnych o dostarczenie żywności, podstawowej edukacji oraz tymczasowego miejsca pobytu. Najważniejsze dla wszystkich osób jest możliwość powrotu do ich domów. Ale teraz chcemy, aby nie czuli się jak ludzie drugiej lub trzeciej kategorii. Dzisiaj w zniszczonym wojną Iraku kościoły służą umęczonemu społeczeństwu. A to my, chrześcijanie w Polsce, Europie i na świecie, możemy wspomóc Kościół w Iraku, aby jaśniał pełnią blasku Chrystusa. Możemy spowodować, że Kościół odzyska utraconą nadzieję i natchnie tą nadzieją całe społeczeństwo. Pomóż nam zebrać 1 milion podpisów. 1 milion podpisów ludzi, którzy modlą się, którzy są zjednoczeni, tak jak zjednoczone jest ciało Chrystusa. Przyszłość jest bardzo niepewna, ale jednego jesteśmy pewni. Bóg jest z nami. Kochaj ich, mów o nich, walcz o nich. Odwiedź stronę www.hopeformiddleeast.org i podpisz petycję.